W ramach projektu Akcja Segregacja finaliści tegorocznego koncertu mieli zorganizowaną wycieczkę do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującego się na terenie MPGK. Niepełnosprawni artyści mogli poznać zarówno tajniki segregacji odpadów, jak i zapoznać się z tak zwanymi odpadami problemowymi. Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach Zaczarowanych Świąt była promocja akcji w hali przy ulicy Złotniczej, gdzie na uczestników czekały ulotki informacyjne dotyczące segregacji. O tym, dlaczego warto segregować odpady, opowie Antek Sorówka, który na koncert przyjechał ze Szczecina. Gdyby się tak zdarzyło nam, wygram za nas dwoje. Trzeba ochraniać przyrodę, bo jeżeli się wyrzuca plastik tak gdzieś tam na przykład na wysypisko, no to się nie wchłonie tak szybko jak na przykład papier. Segregacja odpadów może wydawać się trudna. W ramach piątego finału ogólnopolskiego koncertu Zaczarowane Święta z Tauron Ekoenergia wyświetlony został także film dotyczący prawidłowej segregacji odpadów, a w rolę aktorów wcieliły się przedszkolaki z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14.